Witam Was bardzo serdecznie w produkcji Adidasa i Old Spice'a. Okej, a więc skończyliśmy sobie w miejscu, w którym nas zabili. Wciąż uważam, że jest to jedynie baner reklamowy, który ma zachęcać do kupienia produktów powiązanych z tą grą, aczkolwiek gra sama w sobie nie jest jeszcze produktem wyjściowym. Tak więc lecimy z kolejnym odcineczkiem, zobaczymy jakie glitche, jakie kurcze przecięcia czekają na nas teraz. Wiesz, kim ja jestem? Jakiś problem? Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Z tego co widzę, członkostwo wygasło. Co? Aha, ja się tu muszę dostać. To ja biegłem w ogóle gdzieś. Niedostępny, dlaczego? Strefa wroga. Dobra, to się przygotujmy od razu. O, cichutko, cichutko. Nie no, naprawdę, wiecie, tu nie chodzi mi o to, że ja chcę krytykować tą grę, tylko ona może być świetna, to o to chodzi, ona po prostu może być świetna, ale aktualnie nie jest niestety i to mnie trochę boli, no, trochę mnie boli, bo naprawdę, kurde, wszyscy czekali, a produkt nie jest dopracowany. Wiecie, także jak zastanawiacie się nad zakupem Cyberpunka, to polecam wam już po jakimś update'cie, takim totalnym update'cie, jak już będzie potwierdzona info, że gra jest po prostu grywalna, bo aktualnie niestety nie jest. Niestety. Podłącz się, super, mam za niski poziom, ale może mogę rozwinąć swoją postać? Nie mogę, bo wykorzystam. No szkoda. Ciekawe, co by mi dało to podłączenie. Nie dowiem się już nigdy, niestety. Może przejście gdzieś tutaj dookoła. A może się da tutaj przejść dookoła w ogóle, bo to minimapka jest tak skonstruowana, że wygląda jakby się dało, ale może się nie udać. Weź popielniczka. Okej. Jednak się da. Po prostu on jest w kiblu. Czyli i tak by nas nie widział. No to szkoda, że nie widziałem. Co, zabijamy go i zamykamy kibel? Dobra, zabijmy. Jak się wystraszyłem. A, nie da się zamknąć kibla. No to trochę kijowo bym powiedział. No niestety, tak to też bywa. Dobra, jesteśmy w strefie wroga. I raczej już nas nikt nie powinien zauważyć. Kamery tutaj mam nadzieję, że żadnej nie ma. Ja się bałem po prostu o to pomieszczenie, że on tutaj stoi, nie? Bo tak... Taki niepewny byłem co do tego pomieszczenia, ale... Uuu, tu windę mają! Fajnie. No kurczę, no naprawdę chciałbym, żeby już wyszedł ten update po prostu, bo chciałbym wam pokazać, że tak kurde produkt gotowy, nie? Wiecie o co chodzi. A tu na razie dostajemy... A co, czy zgadam o tym, co dostajemy? Nieważne, co dostajemy, ważne, że działa, chociaż trochę, nie? Co jest? No nie, dlaczego mnie tak? Nie wszedłem tam jeszcze. Co? No i fajnie, no i on ma pistolet. I pewnie mu muszę zabrać i komuś zrobić, ale super, że coś teraz widzę, to kurde wnętrze, że tak powiem. Nie dzwoni, gdzie? Kurde, blokuje mi się uderzanie, gdzieś się życie mu wzrosło, no nie da się. Po prostu, no po prostu się nie da. O to mi chodzi właśnie. Słuchajcie, może się umówmy tak? Nie. Umówmy się tak. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień. Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam! Albo... Nie ma pan. Proszę to wyjaśnić z menedżerką. Sam wyjaśnij zakutowało, wiesz kim ja jestem. Ucinał. Jeśli mi się nie uda od razu. Nie rozumiem, że mam prawo tam wejść. Bo to troszeczkę bez sensu robota teraz jest tak naprawdę. Co? Tak jak widzieliście przed chwilą. Zabij jest wykrzyknikiem, to może obezwładnić po prostu. Może dlatego się dowiedzieli.
Cholera wie, ale to i tak nie zmienia faktu, że miał końcówkę życia, poszedłem, żeby go zabić i przejąć pistolet, a wróciłem z myślą, że po prostu dostałem pierdziel, że tak lekko to ujmę. Dobra, no i mamy to teraz tutaj tego VIP-a. Wjeżdżamy tą windą, po raz drugi. Mam nadzieję, że teraz... Skoro go uśpiłem, to że nikt się nie dowie, jaki on zabił. Nie no, on już jest na mnie gotowy. Aha. Gówno się podłączę. No i widzicie, i to jest właśnie ten punkt, który mi mówi o tej grze wszystko, niestety, na przykład, tak? Amunicję do pistoletu mogę wziąć, ale nie mam pistoletu na przykład, a jak podejdę do tego ziomeczka, to od razu go ostrzegę. A, tutaj teraz trzeba otworzyć, a ja chyba wtedy nie musiałem otwierać. Tak mi się wydaje. Szkoda, że nie ma tutaj broni żadnej. Fajnie, że mamy amunicję, ale szkoda, że nie zdążę rozwalić tego typa, który tu stał i nagle znikł. Ej, o co chodzi? Niech on lepiej mówi krótko i na temat. Dwa prania mózgu w jeden dzień to za dużo nawet dla mnie. Ciężkie życie. Nie, teraz to ja mam mindfuck totalny. No, pewnie, że biorę udział. Do jakiej pojemności? Pewnie, że ma taki motocykl. Wiem, gdzie to. Gdzie mam iść? W ścianę? Aha, bo to jest do otworzenia. Ej, ale naprawdę, to jest strefa bezpieczna, czyli raczej nawet jak nie zauważą, to nie powinni mi nic zrobić, tak? Tak to rozumiem. Ale zobaczymy. O! I on sobie tu stoi, ma totalnie wywalone. Ja pierdykam. O co tu do cholery chodzi? Mogę kupić jakiś napój. Tutaj też przejdę sobie koło niego. Bez problemu przeszedłem. Czyli ja po prostu ich powiadomiłem, zabijając tamtego ziomeczka, do którego jeszcze poszedłem specjalnie, żeby on tam był. Ale co nie zmienia faktu, że i tak przeskoczył z jednej strony na drugą, jak to przechodziłem, a już się do mnie spruł. O, i znowu się pojawił tu. No powiem wam, dziwne. Chyba coś się zepsuło. Nie bardzo wiem co. Chyba nie mam twoich danych. Nie wiem co robić. Wsadzić palec. Na pewno wszystko chcesz skontaktować z Evelyn Parker. Ja też próbowałem. Nie odbiera telefonów. Dzwoniłem do niej parę razy. Motor to masz w pracy. Nie ma jej tu? Miała wypadek. Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w Osace? Nie, w Oslo. Można robić coś takiego jak zmiana twarzy? To w końcu Osaka czy Oslo? Zdecyduj się. Oslo, na pewno. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, po prostu nie przyszła do pracy. Nie odbierała telefonu, więc zapytałem Woodmana, co z nią. To ona tu pracuje? On mi powiedział, że wyjechała. Ale ja. Woodman, co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. W sumie to nie wiem dlaczego. Aha. Kim jest ten pan Forrest? Ale ten wali jak na tacy. Zajmuje się lalkami, znajduje talenty i rozwiązuje problemy. Jasne. Emocjonalne. Niech ten Woodman w końcu powie coś konkretnego. Lalki naprawdę mają nasrane do ów. O ty korona kaktusie. Kurde, nie musiał to wyciąć. O ty wajrusie, no, lepiej. Jednak zawsze zaczynamy rozmowę w punkcie, w którym przerwaliśmy. Pewnie, że biorę udział. Do jakiej pojemności? Dobra, odtwórz mi to. Kurde, przez karton przeskakuję na lewo i prawo. Sobie zajrzę tak na chwilę. Żarcie. Co jest? Orzeź! On się tu chyba pokazał. No użyj siły. Za mało. Te gresy! Walczcie! Ale zrobiłem. Dobra, biegniemy, może się uda. No otwieraj no! Czego chcesz? Do cholery jasnej. Ja tutaj zadaję pytania. Rzuć broń i odpowiadaj. Tylko składniej z sensem. Powiedziałam, rzuć broń. No to się bawimy! O kurde!
super, a tamte typki jak mi tu wparują. Co jest? Nie, ten mechanizm jest bez sensu, skoro ja klikam, a on nie wali, znaczy ona. No i co, ja już zaraz nie żyję, nie? No, nie zdążyłem nic zrobić. U mnie też dobrze. Niech ten Woodman w końcu powie coś konkretnego. Nie, no dobra, chociaż jesteśmy tutaj, no, ale kurde... Jaki to ma sens, skoro ja kogoś uderzam? Tutaj ja nie widzę żadnego wroga nawet. No dobra, on tam siedzi. Dobra, będę musiał ich przeskanować wszystkich, żeby tam po cichu wyjść. Ale jak on zacznie strzelać, to i tak będzie dupa totalna, no. Brakuje mi, kurde, siły, żeby to otworzyć. Brakuje mi technologii, żeby to otworzyć. Ja nie rozumiem, co ja robię źle. Ale za to chodzę po cichu zajebiście. Mam nadzieję. Otrzymano nowy przedmiot, katana. Boże, shit. No to może dlatego ja go tak długo tłukłem. Może tak, kto to wie. Mamy katanę i mamy nóż. O, to ja nie wiedziałem. To sorry. Katana. Nie, nóż, a ja chcę katanę. Katanę chcę. Szkoda, że go nie mogę za tego złapać, nie? Nie ruszaj tą głową, bo ja nie mogę cię zeskanować, tak to hakowanie. Super. Może mogę przejść. No pewnie, że ma taki motocykl. Wiem. Teraz dopiero mi się pojawił. Ile kaski? No to po kija oni ważą na około, żeby 700 zdobyć, jak w takich klubach tutaj 1100 leży. Czekajcie, może odwrócę jego uwagę. Tak, on mi stanie i ja go od razu dziabnę. Co się dzieje? Ktoś tu jest? Idź tam, podejdź tam. Bezwładni, dobrze, dobrze. Coś tu ma ciekawego, jakieś może... On nie powinien mieć pistoletu teraz przy sobie, nie powinien mieć... Aha, czyli wtedy miał, czyli on ma pistolet dopiero wtedy, kiedy wyjmie pistolet. A jak nie wyjmie, to nie ma pistoletu. Dobrze wiedzieć? Dobrze wiedzieć. Pamiętajcie. Na przyszłość. No ale ja tu nie mogę przyjść, no przecież kurde. Nie wiem, chyba się nie rozumiemy z tymi drzwiami. Dobrze widzi, że nie mogę tutaj przejść. Chyba, że dostałem umiejętność teraz i po prostu do tego nie kieruję, aczkolwiek nie, zobaczymy. Nie, nie dostałem, więc nie wiem, po co mnie kieruje. Kurde, wydało dźwięk. No ale, kurde, i tu była jedna osoba, tak to było dużo więcej. Dobra, może teraz troszeczkę milej podejdziemy, bo ja nie wiem, co tam się stało. Aha. Otworzyłem. On jest centralnie na tym. A wykonalne to jest. Chyba, że ma. Chyba ma. O kurde. Ale użyj technologii też by było głośno. Ujej. Odbiło się o kartony. Fajnie. I możemy go zajść tutaj od cichu. Od cichu. Od tyłu, ale nie możemy. Kurde, no serio? Aha, bo pewnie musimy rozwalić tą szybę. I on się i tak dowie. Ale zrobili. Ale zrobili. Kurde. No ludzie. No dlaczego to tak? Dobra, sprawdźmy tutaj, co mamy. Jak ty zostawiła to rybkę? Mogła mieć kilka różnych. Cały szajs jest w środku. Musiała wychodzić w pośpiechu. Czyli ktoś tu był, ale muszę jeszcze przesłuchać. Znaczy, ktoś tu był, no ja wiem, kto tu był. Ale muszę jeszcze przesłuchać tego ziomeczka. Mam nadzieję, że on nie jest szefem tutaj tego klubu w ogóle. O, stanik! Kurde, nie wierzę, w końcu, kurde, mamy coś, co możemy zrobić. Chyba, że teraz na przykład mogę? Nie, nie mogę. Tutaj nawet... Nawet tu nie mogę wyjąć broni. Nie wiem dlaczego. Dobra, może wejdę po prostu do niego. O!
Teraz ma zamknięte. Witam. To nie jest strefa dla klientów. Ty, weź zamknij ze sobą drzwi z drugiej strony, okej? Jak widzisz, jestem zajęty. Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Taka tutaj nie pracuje. Ale pracowała. Troszeczkę nie wiem. Co się z nią stało? Pewnie złapała jakiegoś bogatego jelenia. Wszystkie tego próbują. Niektórym się udaje. Zapomnij o niej, spróbuj z Roxanne z dwójki. Dupa podobna, a reszta odwali chip behawioralny. Nie poczujesz różnicy. Dobra, może tak. Wyglądasz mi na rozsądnego człowieka. Myślę, że się dogadamy. A ty mi wyglądasz na pokurwę laskę. A co, to dziękuję bardzo. Ale zobaczymy. Słucham. Siedzisz sobie tutaj, w zatęchłej kanciapie, którą pewnie nazywasz biurem i myślisz, że jesteś ustawiony, co? O kurwa. Czytasz w myślach lepiej niż nasz jebany system. Co za talent. Problem polega na tym, że widzisz tylko bossów z Tiger Claws. O? Bossowie z Tiger Claws mają swoich bossów. Ale twój krótki wzrok już tam nie sięga. A twój sięga. Powiedzmy, że ktoś z rodziny Arasaka byłby niezadowolony, gdyby się dowiedział, że coś złego spotkało Evelyn. I że ty do tego dopuściłeś. No już. Dobra. Pogadajmy jak ludzie. Najpierw wódeczka, później gadaczka. Alaska, której szukasz. Parker? Ale od razu jak zmienił swoje nastawienie, nie? Poczęstujesz mnie, czy... To, że jej tutaj nie ma, to już wiem. A gdzie jest? Kurwa, siur. Słuchaj. Nie wiem, na ile się orientujesz w działaniu domów lalek. Lalki to nie są wyjątkowe istoty, które dają ukojenie i rozkosz. To pracownicy, którzy mają jeden cel. Przynosić zysk. Się domyślam, no. Do rzeczy. Co się stało z Evelyn? Dostałem polecenie, żeby ją zutylizować. Zabiłeś ją? Nie. Znalazłem Reapera. Twierdził, że potrafi naprawiać takie rzeczy. Nazwisko i adres. Nazwisko i adres tego Reapera. Nie znam nazwiska. Nie wkurwiaj mnie. Funkcjonuje jako Fingers. Ma klinikę w jakimś obstronnym zaułku, niedaleko Jig Jig Street. Tam szukaj tej swojej Evelyn. A tu się więcej nie pokazuj. Pojedź windą, bo nie chcę, żebyś się dłużej kręciła po obiekcie. Nie ma problemu. Doktor Fingers z Jig Jig Street. Brzmi jak marzenie. Gdzie ty się pojawił? Dobra, opuszczamy ten lokal. Oj, nie wiem, które. Dobra, weźmy to. Dali mi wybór. To źle. Możesz już odebrać broń. Dzięki, mordeczka. Czekajcie chwilę. Miłego dnia. Kiedy zapragniesz znowu znaleźć się w chmurach, nie czekaj. Okej, już jestem. Dobra, jakoś nie sprawiło mi to w ogóle przyjemności tutaj ten klub kompletnie. O, a nie, to. A no tak, bo to była ta winda. Tak, zapomniałem. Wesołe miejsce. Na swój oślizgły, przygnębiający sposób. Myślisz, że ją znajdziemy u tego Fingersa? Jestem martwym gościem w głowie truposzki, niewyrocznym. Co jest? Myślisz, że ją znajdziemy u tego? Widzę, że nie zmieniłeś zdania na temat domu plany. Zmieniłem. Wcześniej uważałem, że trzeba je omijać z daleka.
A teraz, że trzeba je wyjebać w kosmos. Okej. Kurde. I co teraz? Parter? Tam. Kurde. No. Czy ja to klikam, czy ja tego nie klikam? To chyba jednak nie parter. A, tu jest parter. A ta... To już jestem na parterze? Nie, jednak nie. Nie rozumiem. Kurde, te windy w ogóle przypominają mi czas ładowania, wiecie? Jakby to tak... Jakby ta gra się wczytywała, albo jakieś piętro tej gry podczas... O, właśnie windy, nie? Miałaś plan, próbowałaś, ale nic z tego nie wyszło. Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hermana. Weź przez to. O, zarobisz. Co jest? Mógłbyś mnie nie przejmować, jak próbuję coś zrobić? Nie. Ja pierdolę. Czego ty ode mnie chcesz? To wszystko idzie zbyt wolno. Umrzesz, zanim dowiesz się, jak usunąć biącznik. No właśnie. Przecież sam chciałeś mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żyła. A może tak? Brak mi słów, żeby wyrazić, jak bardzo jesteś zjebany. Po prostu zastanowiłem się na spokojnie i uznałem, że skoro dostałem szansę od losu, to powinienem z niej skorzystać. Pełnią życia? Zobaczyć zorzę polarną i stado gazeli w pełnym biegu? Dokończyć to, co zacząłem. Skoro wróciłem tak, do gry, chcę załatwić Arasakę. A ty jesteś mi do tego potrzebna. Ale dlaczego? Chodzi o dawne ideały, o osobistą urazę? Nie musisz tego wiedzieć. Będziesz tylko moim kierowcą. Akurat dobrze było, jakbyś powiedział. Posłuchaj, wiem, kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasakę. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Ej, ale zaraz, przecież to on tą Silverhand miał już dawno. Nie ufam. W 23. Dlaczego mam wierzyć w twój plan? Czy myślicie, że w 2023 ludzie będą już mieli takie ręce? Bo umierasz i zrobisz wszystko, żeby przeżyć. No już to sobie było. Jak już skończysz z docinkami, to wszystko wyjaśnię. Chcesz? No to wyjaśnij. Dobra, co to jest Mikoshi? Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączona do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Soul Killer. Nadążasz? Nie, tak. No, nie tak stałeś się konstruktem. Właśnie! A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie fajka przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. Ja no nie, no nie, no. No psują mi tu grę takie rzeczy, no. W ogóle się nie mogę wkręcić przez to. Powiedz wreszcie, co ci chodzi po głowie. 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. No, niech nam powie. A jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. Na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. Okej, dzięki. A póki co nie trać czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoshi. Co on w ogóle robi? Ej! W sensie, jak odwrócę kamerę, to on znika. Ale tak... Czy on tak po prostu też znika? Czy muszę obrócić, żeby go nie było? Czy on sobie będzie stał chyba, dopóki ja się nie odwrócę? I patrzcie teraz. Cyk? Cyk. Nie ma. Sekunda dosłownie minęła. Żeby go nie było. Słuchajcie ludzie, to będzie taki krótszy odcinek, natomiast
kolejnym odcinku. Jak to brzydko wygląda. Natomiast w kolejnym odcinku już lecimy sobie grubo od po prostu tamtej lokalizacji. Ponieważ chciałbym porobić troszeczkę pobocznych w końcu, no i ogarnąć mniej więcej gdzie co jest. Żeby po prostu się nie miotać tak w tym mieście, bo to też trochę bez sensu, nie? No, także słuchajcie, dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!